Na program zaprasza firma Paxton Polska, producent biżuterii srebrnej. Sponsorem programu jest Farmona, hotel Business & Spa w Krakowie. Zapraszamy Państwa na kolejną lekcję ćwiczeń z Gymstickiem. Dzisiaj przedstawimy Państwu także ćwiczenia, które możemy wykonywać w parach na świeżym powietrzu. A w drugiej części programu zaprezentujemy propozycję makijażu. Wyciągamy powoli w przód, schowaj głowę, nad niej, trzymam i powolutku rozluźniam. Podnoszę leciutko głowę w przód. Jeszcze raz. I wyciągnij ręce, schowaj głowę. Wypnij mocno bark i do przodu. I powolutku wracamy. Zrobimy wdech nosem. Wydech, wypchnięcie. Wdech. Spróbujmy unieść ramię w górę, otwarte, napnij pośladki i rozluź. Jeszcze raz, napnij i rozluź. I jeszcze raz, dotknij, przytrzymaj i rozluź. Połączmy oba te ruchy ze sobą, zróbmy wdech nosem, wypchnij ręce, podnieś nogi. Wdech na górze i powoli opuszczamy. Wdech nosem i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech. Druga ręka wolna, noga od strony kamery, powolutku wyciągnij do tyłu, przytrzymaj, napnij pośladek, wciągnij brzuch, przenieś rękę do góry, przytrzymaj, powoli opuszczamy i jeszcze raz, noga i ręka, powolutku do góry, napnij, przytrzymaj. I jeszcze raz do góry. Przytrzymaj. I opuszczamy. Zmienimy stronę. Ręka na środek gymnastyka. Druga noga. Powolutku w tył, najpierw. Zatrzymaj. Przenieś rękę. Trzymaj.
wysiadu ręcznego, skłon w dół, chwilkę rozluźnienia, odpoczynku, ręce luźno. Dobra, już się skiniemy, skiniemy się. I kładziemy się na plecy. Szyję, ale musisz trzymać rękami, bo tam inaczej położysz, to cię będzie bolało. Dobra, nogi tam do ugięcia, kolana pod kątem prostym. Wyciągamy brzuchy, przytrzymujemy pozycję. Noga od kamery idzie do wyprostu nad podłogę, powolutku. Zatrzymujesz pozycję, trzymaj ręce z dżimstickiem napięte. Wciągnij brzuch i podciągnij kolana. Druga strona, opuszczamy w dół, wciągamy brzuchy, przytrzymujemy i powolutku wracamy. Jeszcze raz, od kamery, zatrzymaj, przytrzymaj brzuch i powolutku wracasz. I z drugą stronę, opuszczamy, przytrzymujemy. Noga od kamery idzie w dół i zatrzymujemy ją na dole. Drugą nogę prostujemy do góry i zatrzymujemy. Uginamy obudzie, podciągamy kolana do kąta prostego. I druga strona, najpierw noga w dół. Zatrzymaj, podciągnij drugą, przytrzymaj. Uginamy obudzie. Dobra, i jeszcze raz powtórzymy. Od kamery w dół, zatrzymaj, drugą wyprostuj, przytrzymaj. Uminamy obydwie. I przyciśnij noga w dół, zatrzymaj, podciągnij do góry drugą, przytrzymujemy. Opuszczamy stopy na podłogę, rozluźnij, wyciągamy dżimstik. No dobrze, prostujemy kolanka, dżimstik jest na klatce piersiowej. Leciutko otwórz stopy szerzej i podciągamy głowę do góry, barki do góry, podciągasz się do góry do siadu. Dobra, i przekładamy dżimstik na klatce. Lekko uginamy kolanka, wciągamy brzuchy, odchylamy ciało do tyłu. Zatrzymujemy, wciągamy brzuchy, nie za nisko, uwij kolana i powolutku do góry. Jeszcze raz. W dół. Wciągnij brzuszek, trzymaj. Co się jeszcze życie? Ma siłę, co? Jak się już skończy. Dobra, skręt do kamer robimy, skręt do kamer. Idziemy leciutko w tył, trzymaj i powolutku wróć. W drugą stronę. Skręt, trzymaj. Wracasz. I na wprost, do tyłu na wprost. Wciągnij brzuszek, zatrzymajmy się. Podnieśmy nogę delikatnie od strony kamery. Wyprostuj, przytrzymaj. Wracamy do siadu. Teraz na plecy pękną i druga strona jeszcze. Zatrzymaj. Wyprostuj drugą nogę. Przytrzymaj. I wracamy. Zdejmujemy dżimstik, odpoczynek. Prostujemy ramiona do tyłu za siebie. Wyprostuj. Noga od strony kamery idzie prosta w dół na podłogę. Ustabilizuj kręgosłup. Wciągnij brzuch. Podnieś delikatnie nogę do góry, tuż nad podłogę. I zaczynamy krążenie od góry i na zewnątrz, powolutku. Ej, wolniej, spokojnie, bardzo wolno. Bardzo powolutku. Plecy są wyciągnięte, długie. Ramiona są przyklejone do podłogi. Nie mogę się oderwać ręką, czyli trzymasz ten dżimstik. Wciągasz brzuszek. I jeszcze jedno krążenie. I
poproszę w drugą stronę, do środeczka, na zewnątrz, leciutko do góry i do siebie. Pamiętajmy o rękach, mają być stabilne na podłodze, wciągnięte brzuchy, wyciągnięte mocno ramiona. I jeszcze jedno krążenie, noga jest napięta, mocna. Zatrzymaj na dole, ugnij kolano, postaw przy drugiej nocy. Prostujemy drugą. Wyprostuj, zatrzymaj. I zaczynamy krążenie. Góra na zewnątrz. Powolutku, spokojnie. Brzuch jest wciągnięty. Plecy w pozycji neutralnej. Powolutku. Na zewnątrz. Jeszcze. I ostatni raz. Zatrzymaj. I na zewnątrz. Do góry, do wewnątrz. Powoli, spokojnie. Wciągaj na pech. Jeszcze. I ostatni. Zatrzymaj nogę napiętą. Ugnij kolana. Przełóż ręce na klatkę piersiową. Opuść w dół do bioder i rozpocznij. Dobra, zawijamy chipstick. Ok, następne ćwiczenie. Wyciągamy do góry chipstick. Otwieramy leciutko nogi na boki. Zawijamy gumę na laseczce dosyć daleko, tak żeby była przy biodrach. Stopy ustawiamy znowu razem, chipstick zawinięty. Podciągnij bioderka do góry. Delikatnie przenieś ręce do pionu. Zatrzymaj. Opuszczamy ramiona do bioder. Biodra są cały czas w górze, stopy razem, kolana blisko siebie. Ręce, zatrzymaj, mocne napięcie i powolutku opuszczamy w dół. Dobra, zróbmy wdech nosem, przy wydechu podnieś ręce. Wdech i opuszczamy ramiona w dół z wydechem. Trzymaj bioderka. Jeszcze raz wdech. Daj wdech i opuszczamy w dół ręce i ostatni oddech, przenieś ramiona na wydech, trzymaj biodra napięte, pośladki spięte, wdech i z wydechem opuszczamy ręce i biodra na podłogę, rozluźnij chipstick. Teraz przedstawimy ćwiczenia w parach, które możemy wykonywać również na świeżym powietrzu. Stajemy w parze przodem do siebie. Osoba trzymająca gymstick zgina ręce w łokciach, druga osoba napręża gumy. Teraz stajemy tyłem do siebie. Jedna osoba wypycha gymstick przed siebie. Druga osoba napręża gumy, odchylając ramiona. W kolejnym ćwiczeniu stajemy bokiem do siebie. Zakładamy pętlę przy gymsticku na stopy i wymieniamy się rączkami gum. W różnych wariantach tego ćwiczenia możemy naprężać gumy zarówno lewą, jak i prawą dłonią. W kolejnych ćwiczeniach jedna osoba trzyma gymstick z tyłu za sobą.
Natomiast druga osoba napręża gumy, wypychając naprzemiennie ramiona. Wykonuje ruchy ramionami, jak przy pływaniu motylkiem czy kraulem. Napręża gumę, energicznie wypychając jedno ramię. Napręża gumy, trzymając połączone dłonie nad głową. Napręża gumy, wybiegając do przodu lub wykonując bieg w miejscu. Teraz przeniesiemy się do mroźnego wnętrza warszawskiego Ice Baru, który był dla nas inspiracją do tego makijażu. Na jasny, kryjący podkład nakładamy puder sypki, który dobrze zmatowi i utrwali makijaż na długi czas. W makijażu nie zapominamy o brwiach. Malujemy je ciemną konturówką, a później rozcieramy specjalną szczoteczką, by wyglądały naturalnie. Głównym akcentem będą oczy. Na początku nakładamy kremową bazę na całe powieki, by cienie nie osypywały się. Podkreślimy je cieniami w chłodnej tonacji. Na całą powiekę i pod łukiem brwiowym nałożymy biały perłowy cień. Na środkowej części powieki nakładamy bordowy cień. Rozprowadzamy go na górnej linii rzęs i wyciągamy poza zewnętrzne kąciki oczu. Środkowa część oka jest miejscem, gdzie możemy nakładać kontrastujące i awangardowe kolory cieni.
zewnętrzne kąciki oczu pomalujemy czarnym matowym cieniem, który wyostrzy spojrzenie i będzie mocno kontrastował z połyskującą bielą. Czarnym cieniem wycieniujemy i wymodelujemy oczy. Ten trik optycznie powiększy i otworzy oczy. Aby powiększyć i otworzyć migdałowy kształt oka, malujemy je na dużej powierzchni od linii rzęs po łuk brwiowy. Rzęsy tuszujemy czarnym, gęstym tuszem. Aby były podkręcone i wyraźnie pogrubione, malujemy je u samej nasady metodą zygzakowatą. Delikatnym, jasnym różem w chłodnej tonacji podkreślamy kości policzkowe. Na usta nakładamy jasną, błyszczącą pomadkę. W tym makijażu bazujemy na chłodnej tonacji kolorystycznej. Wybieramy kolory kontrastujące ze sobą. Taki rodzaj make-upu jest propozycją dla osób o chłodnym typie urody. Sponsorem programu jest Farmona, hotel Business & Spa w Krakowie.
Na program zaprasza firma Paxton Polska, producent biżuterii srebrnej.